Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie na moim kanale pojawiło się kilka filmów, w których głównym tematem były złote monety 20-frankowe z okresu łacińskiej Unii Monetarnej, bądź też wcześniejsze, głównie monety francuskie. Były to trzy filmy. Pod tymi filmami pojawiło się bardzo dużo cennych komentarzy i dzisiaj w tym filmie chciałbym się odnieść do kilku z tych komentarzy, bo uważam, że wymagają one osobnego przedyskutowania. Zapraszam Was więc na materiał. Szanowni Państwo, na początku bardzo Wam dziękuję za komentarze właśnie pod tymi filmami, bo nie ukrywam, że te komentarze zawsze dają mi jakąś tutaj motywację do tego, żeby kolejne materiały przygotowywać. Dzielicie się po prostu bardzo cennymi doświadczeniami, dzielicie się bardzo cenną wiedzą w tych komentarzach. Będę wdzięczny, jeżeli pod tym filmem zostawicie komentarz. Oczywiście łapka w górę, jeżeli Wam się podobało, łapka w dół, jeżeli nie. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwonek. Nie ominą Was kolejne materiały, które dla Was przygotowuję. Dobrze, słuchajcie, trzy filmy, o których mówię, to jest kolekcja złotych monet, cena złotych monet i tanie złote monety. Wszystkie, może nie wszystkie, bo kolekcja złotych monet i tanie złote monety, te filmy bezpośrednio dotyczyły monet 20-frankowych, natomiast w filmie dotyczącym ceny złotych monet w marcu, no i 20-frankówki były jednymi z monet, które analizowałem pod kątem wartości premium. Dobrze, słuchajcie, i przejdźmy sobie do komentarzy. Pierwszy komentarz tutaj. Krzysztof von Twardowski pisze: nie zacierajcie różnicy między numizmatyką a lokowaniem złom bulionowy, bo zaraz będziecie je na MS-y sprzedawać. I słuchajcie, to jest bardzo, bardzo słuszny komentarz. Tutaj sobie trzeba wyraźnie powiedzieć, my mówiąc o złotych monetach bulionowych, złotych historycznych monetach bulionowych, mam na myśli kilka wybranych monet 20-frankowych, które ze względu na to, że były wybite w bardzo dużych ilościach, a część z nich, tak jak na przykład kogut, były również bite już po zakończeniu właściwej emisji, czyli na przykład ten rocznik 1908, który Wam pokazywałem na filmie, ze względu na odcień, który ma ta moneta, no to wiemy, że to była moneta gdzieś bita w latach 50. czy 60. XX wieku, a nie jest to moneta z epoki. Tych monet jest po prostu na tyle dużo, że część z nich, i tutaj jest ważne, część z nich należy traktować jako typowe monety bulionowe, gdzie jedynym kryterium zakupu jest wartość premium. Tutaj pojawiały się również komentarze co do stanu tych monet i mogę Wam powiedzieć, że sprzedawcy tych monet sprzedają zazwyczaj monety w stanach ładnych. Czasami są to monety wręcz mennicze, natomiast nie wpływa to jakoś specjalnie na ceny tych monet. Nie są to monety specjalnie powycierane, ponieważ te monety, które tu są prezentowane, między innymi tutaj na tym ekranie w tej chwili je widzicie, to są monety z późniejszego okresu łacińskiej Unii Monetarnej, no i tym samym no one nie zdążyły się aż tak mocno wytrzeć w obiegu. No i to, co powiedziałem, mamy tutaj koguta, mamy CRS, która może być troszeczkę droższa, anioł, Napoleon z wieńcem, Napoleon bez wieńca, z Włoch, Umberto I, mamy Leopolda II z Belgii, mamy Wiktora Emanuela z Włoch również. I te monety, jeżeli szukacie taniego złota frakcyjnego, no to te typy monet bez problemu znajdziecie z premium rzędu, myślę, że poniżej 10%. Natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że jest sporo monet, czy to z okresu łacińskiej Unii Monetarnej, czy monet wcześniejszych, francuskich, włoskich, belgijskich, tak, które no, są zdecydowanie droższe ze względu na to, że były dłużej w obiegu, mniej zachowało się ładnych stanów, no i tym samym są one rzadsze, jeżeli chodzi o występowanie. Więc jeżeli mówimy o niezacieraniu różnicy między numizmatyką a lokowaniem złoty bulion, to wyraźnie trzeba powiedzieć, że część z tych monet to po prostu złoty złom bulionowy, tak, no może nie określałbym tego jako złom, ale po prostu monety bulionowe, co tutaj nie stoi w sprzeczności w zbudowaniu jakiejś skromnej kolekcji właśnie tych monet, bo tak jak widzicie, tutaj macie 8 zdjęć, a każda moneta inna i wszystkie te monety właśnie dostępne w cenach bardzo rozsądnych. I tutaj jeszcze jedna taka uwaga, pamiętajcie, że to, co ja w tej chwili dla Was przygotowałem, to są moje prywatne opinie, nie są to żadne porady inwestycyjne. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy sobie do następnego pytania, również bardzo mocno właśnie związanego z tym pytaniem pierwszym. Srebrny pisze:
Najbardziej opłacalna jedna uncja, ale wysoki próg wejścia. Natomiast zastanawia mnie, czy starsze monety, jak na przykład frankówki, będą z czasem łapały dodatkową premię ze względu na jakąś wartość historyczną, co by mogło zrekompensować większy wydatek przy zakupie. No i słuchajcie, tutaj jest właśnie bezpośrednie odniesienie do tego, co powiedziałem, że 20-frankówka 20-frankówce nie jest równa. Tutaj na tym, w tej chwili na ekranie macie pokazane 6 20-frankówek, w przypadku których ta premia jest już zdecydowanie wyższa, ale ona już dzisiaj jest zdecydowanie wyższa i może być jeszcze wyższa ze względu na to, że te monety występują zdecydowanie rzadziej w sprzedaży. No tutaj już wchodzimy bardziej w numizmatykę niż w lokowanie kapitału, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że ceny nie są jakoś specjalnie zaporowe w przypadku części tych monet. I słuchajcie, tutaj jest jedna rzecz. Jeżeli interesuje Was taka sprawa, czy te monety mogą złapać jakąś premię, no to moim zdaniem kluczowe jest odniesienie się do katalogów i do tego, żeby zobaczyć sobie, jakie były nakłady tych monet. Ja Wam tutaj pokażę zrzuty z katalogu Numista. Mamy tutaj 20-frankówkę z Napoleonem III i tutaj możecie sobie zobaczyć, jakie były nakłady, jeżeli chodzi o bicie tych monet. Słuchajcie, tutaj mamy nakłady milionowe, tak? 7 milionów, 9 milionów, 4, 4, 4, 6, 6, 3. No to, mówiąc wprost, nie liczyłbym na to, że monety, które były wybijane w tak dużych nakładach, złapią jakąkolwiek premie. One są monetami bulionowymi i moim zdaniem monetami bulionowymi zostaną. Na pewno da się znaleźć jakieś roczniki, które występują rzadziej, na przykład 1870, tutaj widzę, jest taki rocznik. Nakład jest zdecydowanie mniejszy niż nakładów tutaj pozostałych. Więc myślę, że taka moneta może faktycznie jakąś premię złapać. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że takiej monety raczej u dealerów czy u sprzedawców nie znajdziecie, bo ona jest już odpowiednio wcześniej wyłapana i sprzedawana po prostu jako numizmat, a nie jako złoto inwestycyjne. Tutaj widzicie również ceny, jeżeli sobie popatrzycie na Numistę. Oczywiście ceny te są nieadekwatne do tego, co mamy dzisiaj. To przez to, że ostatnio mocno te ceny się pozmieniały i ta zmiana była bardzo gwałtowna, no tutaj po prostu ceny, które są wyliczane jakoś na zasadzie transakcji tutaj sprawdzanych przez Numista, no są po prostu nieaktualne. Natomiast to, co jest, to na co warto zwrócić uwagę, to pewne proporcje pomiędzy na przykład stanem a ceną. I tutaj jak sobie popatrzycie, no to weźmy pierwszą z brzegu, rocznik 1866, 6 milionów 800 nakładu, stan very fine, czyli bardzo ładny 256, stan extra fine, czyli taka bardzo ładna naprawdę moneta 262, czyli nie ma praktycznie żadnej różnicy. Troszeczkę drożej chodzą już stany okołomiennicze i miennicze, natomiast nie jest to jakaś specjalna przepaść, jeżeli chodzi o te monety. Ja Wam mogę powiedzieć, że przeglądając oferty na monety na różnych portalach internetowych, bardzo często da się kupić monety w stanie pierwszym bądź drugim w takiej samej cenie jak monety w stanie trzecim. I idźmy sobie do drugiego przykładu, bo tutaj mamy kolejną 20-frankówkę, ale troszeczkę starszą. Jest to Ludwik Filip pierwszy, również screen z katalogu Numista. Jak tutaj widzicie, nakłady są zdecydowanie mniejsze. Informacje o cenach tutaj no, nie są podawane, no, to świadczy to bezpośrednio o tym, że po prostu te monety rzadko kiedy w sprzedaży się pojawiają, no i ten katalog nie jest w tym zakresie aktualizowany. No i de facto widzicie, że owszem, są bodajże 2 lub 3 roczniki, które tutaj są podane, te, które mają najwyższy nakład. Natomiast jeżeli udałoby Wam się kupić po cenie właśnie złota którąś z tych pozostałych roczników, no to myślę, że jest szansa na to, że ta moneta jakąś premię złapie i jej wartość wzrośnie. W pozostałych przypadkach, przy tych milionowych nakładach, myślę, że nie. Aczkolwiek tutaj trzeba się odnieść jeszcze do jednej rzeczy. W poprzednim filmie mówiłem Wam o monetach 5-rublowych, które również miały premię na poziomie 20%, a w tej chwili ta premia sięga 50%, pomimo tego, że
Pomimo tego, że nakłady również są bardzo duże, monety te stały się typowym monetą, nie przestano jakby je traktować jako monety bulionowe, a no, można je w tej chwili już traktować jako monety czysto kolekcjonerskie, gdzie po prostu stan tej monety również gra bardzo dużą rolę, rzadkość występowania, no i przede wszystkim bardzo duże zainteresowanie rynku spowodowało, że cena tych monet wzrosła. Dobrze, słuchajcie, idziemy sobie dalej. Finker pisze. Z pewnością z pewnością walor estetyczno-kolekcjonerski może być istotny, należy jednak wziąć pod uwagę, że podobnie cenowo wychodzą sztabki, na przykład jednogramowe, tutaj jest przykład takiej sztabki i przeliczenie w porównaniu z 20-frankówką. Natomiast mnie interesuje bardziej druga część tego komentarza tutaj. Ponadto powodem, dla którego osobiście pozbyłem się monet srebrnych typu rocznikowe kukabury itp. było to, że zacząłem się do nich bardzo przywiązywać. Należy więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w czasach chociażby dużego wzrostu cenowego nie będziemy na tyle przywiązani do swojej kolekcji monet, że będzie nam szkoda ich sprzedać. No i słuchajcie, moim zdaniem to jest bardzo słuszna uwaga, bo no, jest zdecydowana różnica pomiędzy kupowaniem srebrnego bulionu czy złotych monet bulionowych tylko i wyłącznie na sztuki, a kupowaniem, tak jak ja robię, srebrnych monet na przykład obiegowych, które są dla mnie pewnego rodzaju kolekcją, czy chociażby złotych monet 20-frankowych, które ktoś może potraktować jako kolekcja. No faktycznie musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będzie nam łatwo to sprzedać, jeżeli cena wzrosła. Natomiast ja bym tutaj odpowiedział pytaniem na pytanie na to, czy na pewno zależy nam na tym, żeby te monety sprzedawać, jak cena wzrośnie. Tutaj pozostawiam wam to do własnej oceny, bo ja przyznaję się, że im dłużej tutaj interesuję się tą tematyką metali szlachetnych, tym bardziej no, po prostu dochodzę do wniosku, że część z tych monet chciałbym, żeby u mnie została zdecydowanie na dłużej i nie rozpatruję ich w kategorii sprzedawania ich w momencie, gdy cena metali szlachetnych wzrośnie. Ale to jest oczywiście bardzo istotne pytanie i myślę, że należy sobie samemu odpowiedzieć właśnie na to, jak my chcielibyśmy postąpić. Słuchajcie, idziemy dalej. Kolejne pytanie. Arksurf pisze: złoto łacińskie unii monetarnej zdecydowanie lepszy kapitał niż sreberko z tego samego okresu PS i łatwiejsze w odsprzedaży. No i słuchajcie, i tutaj bym się do końca nie zgodził, ponieważ wiecie o tym, że mam sporo monet łacińskiej unii monetarnej, różnych. Część z nich są to monety, które no, faktycznie kupowane były w granicach spot plus 20-30%, kupowane były w cenach, uważam, rozsądnych i przetestowałem sobie, że bez problemu jestem w stanie te monety kupić, jestem w stanie bez problemu te monety sprzedać. Osobną grupą monet łacińskiej unii monetarnej stanowią monety, które mają już zdecydowanie większą premię. Jak weźmy sobie starsze monety belgijskie, czy chociażby monety z państwa kościelnego, tak, czy wybrane monety z Napoleonem III, no tam też te monety mają już zdecydowanie większą premię, nie należy ich traktować jako tylko i wyłącznie lokowanie kapitału w srebro i również da się je bez problemu kupić, bez problemu sprzedać. Na pewno zaletą tych monet srebrnych jest to, że ten próg wejścia jest zdecydowanie niższy, bo cały czas pamiętajcie, rozmawiamy o tym, że ktoś dysponuje stosunkowo niedużym kapitałem i urozmaica sobie swój portfel inwestycyjny właśnie o srebro czy też złoto. Nie wiem, czy słowo urozmaica jest tutaj dobrym określeniem, raczej należałoby powiedzieć dywersyfikuje. Natomiast nie biorę tutaj absolutnie pod uwagę osób, które są w stanie jednorazowo, nie wiem, 100 tysięcy, milion złotych przeznaczyć na zakupy metali szlachetnych, no bo te osoby na pewno nie będą zainteresowane zakupem jakichś monet obiegowych łacińskiej unii monetarnej, tylko takie transakcje odbywają się zupełnie inaczej. Natomiast jeżeli sobie małymi ilościami, w niedużych ilościach kupujemy te monety, a jeszcze dodatkowo jest dla nas ten aspekt właśnie kolekcjonerski również istotny, no to myślę, że te srebrne monety również są bardzo ciekawe. Ja bym nie mówił o tym, że one są
lepsze czy gorsze, no są troszeczkę, mają troszeczkę inną specyfikę. Warto moim zdaniem przyjrzeć się i 20-frankówkom, i monetom srebrnym. Słuchajcie, idziemy dalej. Tutaj sobie zgrupowałem trzy komentarze. Tomasz Kwiecień pyta, gdzie kupić bezpiecznie taką monetę? Następnie Piotr Wasilewski pyta, gdzie można znaleźć takie monety, do antykwariatu iść, czy po jakichś bazarach chodzić? No i ostatni komentarz, Instalo. Jak najłatwiej sprawdzić autentyczność 20 franków? Waga i suwmiarka, czy jest też aplikacja na smartfona porównująca dźwięk? No i słuchajcie, te trzy komentarze są bardzo do siebie, te trzy pytania są bardzo do siebie zbliżone. Jeżeli pytacie, gdzie najłatwiej kupić, słuchajcie, bardzo wielu dealerów oferujących typowe monety bulionowe, złote czy srebrne, ma również w swojej ofercie monety 20-frankowe Łacińskiej Unii Monetarnej, podobnie jak suwereny czy dukaty. Poszukacie, na pewno bez problemu te monety znajdziecie, i to znajdziecie zarówno monety francuskie, szwajcarskie, włoskie, bo takie po prostu u tych dealerów widziałem. Nie będę tutaj podawał przykładów, ale gwarantuję Wam, że po krótkim przeszukaniu w internecie znajdziecie. Dodatkowo, strony internetowe sklepów numizmatycznych. Bardzo często również tam da się znaleźć te monety w rozsądnych cenach. Zaletą stron internetowych sklepów numizmatycznych jest to, że macie tam najczęściej zdjęcie konkretnej monety, którą chcielibyście kupić, czy którą kupicie. Jeżeli mówimy o ofercie dealerów, no to najczęściej jest to tak, że mamy wrzucone jedno przykładowe zdjęcie z informacją, że tego typu moneta tyle kosztuje, miks roczników, tak, no wszystkie zazwyczaj w podobnych stanach, czyli akceptowalnych, na pewno niemienniczych, no i cena, tak, i de facto dostajecie monetę, rocznik nieważny, ważna jest po prostu zawartość złota, czyli dokładnie tak jak w przypadku monety bulionowej. Jeżeli będziecie szukali w sklepach numizmatycznych, no to najczęściej dostaniecie zdjęcie konkretnej sztuki, cena może być nieznacznie wyższa, no ale aczkolwiek no macie wtedy dokładnie informacje, czy inaczej, jesteście w stanie zobaczyć tą monetę, zanim ją dostaniecie w przesyłce do domu. Tutaj, jeżeli chodzi o tą część dotyczącą bazarów, no słuchajcie, tu bym odradzał, bo jeżeli chodzi o te monety, no tak jak wszystkie monety, które są w tej chwili na rynku, jeżeli ktoś nie ma tutaj wiedzy ugruntowanej, no to może się naciąć na jakąś próbę oszustwa. Nie przyznaję, że nie zgłębiałem tematu podróbek czy też falsyfikatów tej monety pochodzących z epoki, natomiast wiem, że na pewno falsyfikaty współczesne sprowadzane na potęgę z AliExpress istnieją i w zasadzie większość tych monet, które Wam dzisiaj tu na tych zdjęciach pokazywałem, ma swoje odpowiedniki w postaci chińskich monet, które mają na licytacjach oznaczenie copy, natomiast jak je dostaniecie już w przesyłce, no to tego napisu copy nie ma. Oczywiście te monety różnią się wizualnie, różnią się wagą, więc myślę, że sama waga, czy też magnes i suwmiarka pomogą zweryfikować jakość tej monety, natomiast ja tutaj zalecałbym w przypadku zakupu tych monet jednak sprawdzone źródło, czyli wybierzcie sobie sklep numizmatyczny, sprawdzonego dealera, i wtedy nie powinniście mieć żadnych problemów z zakupem tej monety. Oczywiście kupowanie od osób prywatnych również wchodzi w grę. No wiecie, że ja sporo takich transakcji z różnymi osobami chociażby gdzieś na giełdzie robię. Natomiast przyznaję szczerze, że to po jakimś czasie to też już nie są osoby nieznajome, a zazwyczaj jakaś więź tutaj się nawiązuje i jakieś zaufanie do osoby, która te monety sprzedaje. Natomiast no, ja miałbym obawy od, jak to się mówi przysłowiowo, kupować takie monety gdzieś w ciemnej bramie. Po prostu jest to takie podstawowe BHP przy zakupie monet. Więc internet, strony dealerów, strony sklepów numizmatycznych, Allegro, naprawdę znajdziecie tego mnóstwo. I słuchajcie, na końcu sobie zostawiłem jeden komentarz. Kamil Sztos pisze, komentarz jest mocno rozbudowany, ja go tutaj podsumuję. Chodzi generalnie o to, żeby pamiętać o dywersyfikacji. No i my mówimy o tym, ja mówię o tym, że złoto czy srebro można dołożyć do portfela inwestycyjnego i w ramach dywersyfikacji. Natomiast w ramach zakupów złota czy srebra również można prowadzić dywersyfikację. I to jest coś, co osobiście przyznaję, bardzo mocno mnie przekonuje. Czyli mówimy, że metale szlachetne stanowią jakąś część naszego portfela, tak?
Dajmy na to 50% w ramach tych metali to srebro, 50% to złoto. Natomiast w ramach tych 50%, jeżeli mówimy o srebrze na przykład, tak, to ja mogę sobie powiedzieć, że z kolei dzielę to połowa na monety bulionowe, połowa na monety obiegowe. I z kolei monety bulionowe mogę sobie podzielić na najtańszy bulion typu na przykład liść klonowy i monety typu premium, nie wiem, kokabury, koale. A monety obiegowe mogę sobie znowu podzielić na najtańsze monety typu mapki i monety trochę droższe, może jak na przykład monety Łacińskiej Unii Monetarnej i tak dalej, i tak dalej. Tym samym dywersyfikujemy sobie ten nasz zbiór. Musimy mieć na uwadze, że po prostu różnie te monety mogą się zachowywać w różnych okresach czasu. Mieliśmy na przykład teraz taką sytuację, że w momencie tutaj agresji Rosji na Ukrainę bardzo mocno wzrosła cena złota i srebra i doszło do takiej sytuacji, że monety, które miały standardowo wyższą premię, czy to srebrne, czy złote, ich cena raczej specjalnie się nie zmieniła. Natomiast monety bulionowe, czy monety typu obiegowego właśnie, które są sprzedawane po cenie bliskiej spot, no tutaj ta cena mocno podskoczyła w górę. Natomiast może to zadziałać również w drugą stronę, w momencie, gdy cena złota czy srebra pójdzie w dół, no to te monety, z które mają tą premię historyczną, znowu ich cena się specjalnie nie zmieni, a tamte mogą tam cena może się obniżyć. Więc to poddaję tutaj pod dyskusję, że naprawdę można sobie bardzo mocno tutaj urozmaicać ten zbiór, a nie tylko bulion i nie tylko złoto czy srebro obiegowe. Słuchajcie, więc to było 8 komentarzy, które chciałem dzisiaj z Wami krótko omówić. Bardzo Wam dziękuję za to, że wysłuchaliście tego filmu. Jestem ciekawy, co Wy myślicie na temat tego, co przedstawiłem. Zostawcie tutaj informacje w komentarzu pod filmem. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek. Nie ominą Was kolejne materiały, które dla Was przygotowuję. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki, cześć i do zobaczenia w kolejnych filmach.